8 razy był mistrzem Polski, 6 razy zdobywał Puchar Polski. Mnóstwo wspaniałych przygód, historii, które mam nadzieję, że podczas tego benefisu ci, którzy znają, sobie przypomną, ci, którzy nie znają, usłyszą o nich po raz pierwszy. Jak wspomniałem, człowiek renesansu, Stanisław Oślizło, zapraszamy na scenę. Drodzy Państwo, zaczniemy od koszulki z numerem 3, bo Stachim brał przez kilkanaście lat. Musisz nam powiedzieć, jak to było z tym zachwiewaniem z tego pociągu. Jak Hans Kloss, 50 na godzinę, tak? Jechał, a ty skakałeś, jak to wygląda? No, wracałem z Katowic, bo mieszkałem w Katowicach, zacząłem studia w Katowicach, później przeniosłem się do klubu Kolejarz Katowice. No a zakochany byłem w Radlinie, w tej oto siedzącej tutaj z Reberku. Żonie wtedy narzeczonej. Tak się złożyło, że dworzec w Radlinie był trochę oddalony od domu, w którym mieszkała moja narzeczona. No dlatego myślę, co mam marnować czas, idąc taki kawał drogi, a już przecież było późno, nocka. Już chyba nawet domownicy, rodzice Heli już spali. Dobrze, dobrze. Fantastycznie się zaczyna. To dajmy prawa, że Państwa wtedy, bo to telewizja się szybko kończyła. Nie, nie, nie było jeszcze telewizji. Ale żeby nie rozwlekać, jechałem sobie dalej tym pociągiem. Była taka prosta, był maleńki zakręt. No ta tufcia, co parowa tufcia, to jeszcze nie były elektryczne. No sobie nie wiem, ile miała na godzinę, otworzyłem sobie drzwi i wyskoczyłem w trakcie biegu i do dnia dzisiejszego jestem zdrowy. Żadnej kontuzji, żadnego urazu. Od dom, pamyczek do ręki, rzut na okno. Schodziła z góry, otwierała drzwi. Tak spędzaliśmy jeszcze, nie wiem, godzinkę, półtorej, dwa, aż wszystkie pociągi już nie kursowały. Samochody z kopalni też nie kursowały tam do mojej dzielnicy, na szybie Dłownik. No i trzeba było do domu, żeby odpocząć, żeby się przespać. No to proszę sobie wyobrazić, ci, którzy przyjechali z Radlina, z Wodzisławia, z tych stron, Rybnika, wiedzą, ile kilometrów jest Radlina do mojej miejscowości. I biegiem. To się wszystko odbywało, dlatego tak służyła, tak dopisywała później kondycja. Drodzy Państwo, i zaczynamy tym samym kompletowanie naszej drużyny. Proszę, koszulka. I zapraszam Państwa do stolika, który będziemy tutaj. Proszę mi powiedzieć, czy tak na przełomie lat 60., 70. młode Zabrzanki kochały się w piłkarzach? Który najbardziej? Panie redaktorze, ja wtedy byłam bardzo młoda i myślę, że moje zainteresowania były zupełnie odległe. Starsze koleżanki pytam. Starsze koleżanki oczywiście, no przecież to była cała legenda o Górniku Zebrze. Oczywiście takie młode dziewczynki jak ja dorastały dopiero do tych wielkich opowieści, nieśmiało spoglądały na takie wielkie ikony jak Stasiu i jego cała drużyna. Tak więc rzeczywiście to podkochiwanie się nie tylko Zabrzanek, ale przecież dziewcząt ze Śląska w chłopcach z Górnika Zabrze, to przecież było powszechnie znane. Mara ludzi, powiedzmy, otoczyła nas wszystkich, prawda, bo byliśmy wtedy znani. Każdy chciał coś od nas. I w końcu się tam przyplątał tam jakiś taki cywil i zaczął mówić, rozchodzić się, rozejść się i tak dalej, więc tam ktoś mówił, a co przeszkadza, bo my tu jesteśmy. No i tak od słowa do słowa i w pewnym momencie zaczęło się tam zjeżdżać trochę samochodów milicyjnych i zaczęli rozganiać, powiedzmy, tych no to zgromadzenie takie, nie, powiedzmy, nieformalne. Wtedy pamiętam, z nami grał chyba Karol Karciński, który dał się tam jakąś bójkę z tym milicjantem. No i zaczęła się rozruba. Zaczęli nas gonić, myśmy zaczęli oczywiście uciekać. No i tak się złożyło, że Staśka gdzieś tam złapali, no i go przymknęli.
to też były inne czasy, bo żyło się zupełnie inaczej. Było więcej okazji do spotkań, było więcej okazji do takich wspólnych zabaw. I wtedy poznaje się lepiej człowieka i wtedy nawiązują się przyjaźnie, które tak jak w naszym przypadku przetrwały tyle lat i są wciąż jak świeże. Przez wiele lat wspólne sylwestry organizowali w Szczyrku i to były wspaniałe wieczory, wspaniałe poranki noworoczne. I na przykład jak wyjeżdżaliśmy z Warszawy i spotykaliśmy kogoś z popularnych aktorów na ulicy i otwieraliśmy samochód i mówimy, jedziemy do Szczyrku na Sylwestra do Oślizłów. Wskakiwali do samochodu i jechali z nami z Warszawy do Szczyrku. Wszyscy sobie w szatni, w klubie zdają sprawę, kim jest pan Staszek. Wielki autorytet, każdy podziwia, no i tak pójdzie. Ile tytułów mistrza Polski ma Stanisław Oślizło? 8. A pucharów Polski? 6. A ile ty będziesz miał za 40 lat? Nie wiem, oby jedno było. Oby jedno było. To bardzo zdrowy człowiek, żeby miał na stole. Byliśmy zaproszeni jako reprezentacja Polski do Folii Berży. Oczywiście myśleliśmy, że tam będziemy siedzieć w pierwszym rzędzie, w teatrze, tutaj teraz siedzicie, ale w środku było takie przejście tam, w takim korytarzyku małym na tej sali były takie krzesełka na sprężynach, że trzeba było tak w pociągach było naszych dalekobieżnych, że w korytarzu można było usiąść. No to cała ta kadra, usiedliśmy, dziewczyny wychodzą na scenę, pierwsze tańce, show. Mieli zaskoczenie, bo ja osobiście po raz pierwszy widziałem taki występ. I teraz, proszę Państwa, osoba prowadząca woła, że potrzebuje dwóch tutaj z tych piłkarzy, nie? No wiadomo było, że będzie Stasiu, ale też poszedł Jacek Moch. I ta dwójka została wytypowana. Myśleliśmy, że będzie jakiś wywiad. Tu każe się szykował, jak to po francusku tam, jak się będą rozumieć, na jaki temat będą rozmawiać. Ale chłopacy weszli na scenę, też nie wiedzieli, na czym to będzie polegać. A czy my dwie dziewczyny podchodzą do każdego zawodnika, podwijają mi nogawki ze spodni, nie? Poszły te nogawki powyżej kolana. I teraz zostaje zespół i puszczona jest muzyka tankana. I teraz proszę sobie wyobrazić, ja byłem młody zawodnik wtedy, nie? I tam chyba wszyscy płakali z naszej drużyny, ci Francuzi może też. Dwójka zawodników reprezentantów polskich z podnoszymi spodniami, z naszymi spodniami, nogawkami do góry, tańcząc z tymi dziewczynami tankana. Ja myślę, że większość ludzi patrzyło na umięsienie łydek tych zawodników, a nie na dzięki kobiet. Tyle mogę powiedzieć. Kim dla pana jest Staszek Oślizło? Przyjacielem, kolegą, bo przez tyle lat, jak już wspomniałem, mieszkaliśmy razem na jednej klatce, prawda, na jednym korytarzu. Naprzeciw sobie mieliśmy swoje mieszkania. No i przez tyle lat myśmy się przyjaźnili do dzisiaj, prawda, i rodziny, i jako Stasiek, to myśmy się przez całe lata, no to jest prawie już 50 lat, to się przyjaźnimy. A jak to wyglądało na boisku? Też była przyjaźń, czy raczej rywalizacja o większe osiągnięcia? Nie, wie pani, nie może być, na boisku nie może być takiej rywalizacji między swoimi kolegami, tylko każdy musi swoje grać. Wtedy drużyna wygrywa, prawda? I to wtedy nie ma żadnej rywalizacji, tylko każdy ma zadanie na boisku, co ma robić i z tego się musi wywiązać. Jak się nie wywiąza, to znaczy, że słabo gra. Jan Banaś. Proszę bardzo. Stanisław Oślizło mówi tak. Myśmy się kąpali, chodzili na masaże, a Janek się czesał, siadał do Mustanga i pierwszy odjeżdżał z klubu. Tak było faktycznie? Oczywiście, to prawda. Jeśli chodzi o te masaże, to jeszcze w Polonii zawsze mi się spieszyło do kafejki. Masażyście mówiłem, słuchaj,
dam ci 5 zł, powiedz, jak mnie już prymasował. On mówił, zresztą nie ma się co dziwić, ale kości i tak nie lubię masować. Bardzo szkoda. Łukasza Górnika, schodząc do szatni na Sodzień Śląskim po wyniku 2-2, byli przekonani, że odpadli, że już nie zagrają trzeciego meczu, bo nie znali do końca przepisów. Znał ten przepis pan Fedryk, jak prawdziwy działacz znać powinien. I powiedział piłkarzom w szatni: panowie, gracie trzeci mecz. Ten trzeci mecz był w Strasburgu, potem był finał, więc porozmawiajmy o momencie, kiedy Stanisław Oślizło stoi w Strasburgu na środku i ma wybierać zielony albo czerwony. Kapitan nam opowie tą historię za chwilę ze swojej perspektywy, ale co wtedy robili piłkarze? Jak byście się zachowywali i co się działo po meczu? Modliliśmy się, żeby wygrać, prawda? No, staliśmy w koło Stasia, no i czekaliśmy, aż jego szczęśliwa ręka okazała się jednak, że miał tego szczęścia dużo i wyjął. To było pil kwas, tak? Ta moneta. No i wygrał na finał. Co się działo po meczu? Wracaliście zaraz do kraju, czy jeszcze była noc spędzona w hotelu? Jak zawsze, noc oczywiście, bankiet i... Bankiety były pokazane, ale bezalkoholowe. Zgodziłem się w ciemno. Mnie przypilnowała nie tylko Loskowie, bo Heniusz zadzwonił do mnie: mąż być, i z pół roku temu. No to nawet nie pytałem, jaka jest wysokość honorarium. Do tego czasu nawet nie wiem. Ten cały czas kłóciliśmy się z małżonką, panie Stanisławie, bo na beneficie artyści wręczają zawsze prezenty gigantowe. Pomyślałem tak: koszulek będzie pan miał 450. Piłek 600. Ja kupiłem panu za swoje. Żeby nie było, jaki sponsor. To jest miód. To kupiłem w Zabrzu na BP. Miód po prostu na pana serce. Nie wiem skąd tylko whisky, skąd tylko producenci miodu wiedzieli, bo tam jest napisane: najlepsza praca w Polsce. To jest o panu. Nie, niech pan nie wyciąga, bo jest młody. Miał nie wyciągać, ale nie byłem na próbie. Tam jest jeszcze, ponieważ podejrzewam, że pan nigdy na dół do kopalni nie zjechał, mimo że pan grał w Górniku, ale ponieważ wiedziałem, że parę razy zjechał, to jest album o ciężkiej pracy górnika sobie. Żeby było bezpiecznie. Ja chcę jeszcze pogratulować działaczom, bo były brawa cudowne, niewyreżyserowane dla pana Stasia, ale działaczom Górnika gratuluję, bo nie macie czas i przygotować benefis, i jeszcze lunąć swojego najlepszego. To jest po prostu nie do pomyślenia. Ja wszedłem w internet i tam długo o panu Stasiu nie było w internecie. Przeczytałem, że mucha zmieniła wózek dla dziecka, że Doda nie jest w ciąży,
No i gdzieś tam pod koniec Stanisław Rosicko Benefis, no i Żemilik Arrivederci. I tak sobie pomyślałem, Jezu mój, no najlepszego Luneli. Jak to się robi w ogóle, powiedzcie mi? Wyobraźcie sobie kabaret tańca bez tańca? Tyle satysfakcji. Ja chcę Państwu jeszcze powiedzieć ważną rzecz. Wyobrażają sobie Państwo, 12 lat temu mecz Orły Górskiego i ten oślizło nie do przejścia w Dębicy. Dzwonią teraz do Pana? Na Benefisie oślizły? Pan jest z Polonii czy... W ruchu! A! Zżyro go! Zazdrość go zżyro! A nie mogli się Cieśnikowi zrobić takiego? Nie zazdrościlibyście. Ten dzwoni, jak to jest, tu Adam jest teraz dobry. Pan kupił dziś telefon. Tak czułem, bo jak każdy ma ze 2-3 dni, to już zna PIN, to już dołącza, ten inny rzuca. Ja tak sprawdzałem zegarek, jak na komunię dostałem, tak? A teraz widzi pan, już nie reaguje. Pan dzwoni. Orły Dębicy, 12 lat temu, kochani, kontra Słowiki Dębickie. Z Piszami, z Karasiami. Kochani, wyobraźcie sobie, Orły Górskiego prowadzą 1-0. Oślizło nie do przejścia. Coach Dębicy, ja tam miałem recital po meczu, coach Dębicy mówi, proszę cię, wejdź na jedną połowę. Wchodzę, jestem sfaulowany. Słuchajcie, ale tak naprawdę to nie. Tylko nikomu nie mówcie. Sędzia gwiżdże, faul, oślizło, sfaulował tańca. A pan Stasiu mi, tylko go wzywał. A ja po tym muśnięciu zrobiłem 4 salta. 2 boczne i nie wiedziałem, gdzie jestem. I kochani, rzut karny i cała Dębica, kilkanaście tysięcy ludzi. A, nie wiem, co się Jezu. Nie wiem, że mnie cudem Bóg podciął. I kochani, wyobraźcie sobie, strzelam bramkę Cebratowi. No szkoda, że nie Tomaszewskiemu. Może by nie opowiadał taki głupot do dzisiaj. I kochani, Cebrat mówi, to chłop z kabaretu patrzy na lewo, no to będzie na lewo. No to ja tu zdawam, on na lewo, a ja na moje prawo, na pustą. No. Panie Stasiu, pamięta pan to? 1-1, potem oczywiście wygrali 4-1. To już było po meczu. Tak, moja siostra mieszka w Gorlicach i mówi, słuchaj, Jezu kochany, oglądałem fragmenty meczu. I mówi ci, zrobił bramkę gościu, ale taką petardę z karnego. Łudząco to się nie podoba. A to byłem ja, panie Stasiu. Tak, za to panu dziękuję teraz. Dziękuję państwu. O numerach 00075, te ostatnie liczby są nieprzypadkowe. To jest akcja imienna i niniejszym zostajesz właścicielem, współwłaścicielem klubu Górnik Zabrze. Brawa! I za inne. A teraz prezes Górnika Zabrze, Artur Jankowski. Jankowski, prezes Górnika Zabrze. Twoja kariera w Górniku nie zakończyła się po ostatnim meczu. Jesteś ważną częścią twojego ukochanego klubu do dziś. Zrobiłeś i robisz wiele dla jego rozwoju. Z okazji jubileuszu życzę ci dalszych przeżyć i sukcesów twojej działalności sportowej. Pozwól, że szczerze i otwarcie powiem tobie dziękuję za wszystko. A dorodna pamiątka, którą ci przekazuję, niech pozwoli także przypomnieć i pamiętać, że byłeś dla mnie jednym z najlepszych
i najważniejszych obrońców w historii reprezentacji Polski. Z szacunkiem i przyjacielskim uściskiem Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeszcze jedna koszulka z numerem 3. Pan Marcin Daniel Zerzyka na racji, a ja bardzo na pieniądze i cieszę. Do góry głowa. Do góry.